7. Jestem właśnie w centrum Katowic i nie czuję się dosyć komfortowo, mówiąc do Was, bo dosłownie każdy się na mnie patrzy. Jest bardzo wcześnie rano. Ja postanowiłam jeszcze przed szkołą iść sobie po słynnego pączka z naszej katowickiej pączkarni. Pewnie o niej słyszeliście, a jak nie, to usłyszycie dzięki mnie. I dzisiaj, tak jak mówiłam, do szkoły przyjeżdża telewizja, także będzie się działo. No. Chciałam Wam jeszcze pokazać, jak miękkie Katowice są przestrojone. Zobaczcie, już ozdoby świąteczne. Choinka stoi. Jeśli jeszcze nie byliście w Katowicach, to musicie zdecydowanie je zobaczyć. Jest o wiele ładniej niż było kiedyś. I idziemy w stronę pączkarni. I mamy tutaj naszą pączkarnię. Jest ona na ulicy 3 Maja, jeśli byście pytali. Na pewno znajdziecie. Jest 8 rano, więc nie ma, o dziwo, kolejki, naprawdę. Choinka przy galerii też już pięknie się prezentuje. Także w Katowicach na pewno czuć już świąteczny klimat. Jesteśmy już u mnie w szkole i tam są nagrania. Ela się wypowiada właśnie na mój temat. Już nagraliśmy fragment ze mną. Będziemy jeszcze nagrywać fragment, jak jesteśmy na lekcjach normalnie. A teraz tam nagrywają, jak wypowiadają się o mnie moi znajomi. Nagrywają. A tu jest Ela. Ela, nie przejmuj się, wszystko jest ok. Tu mamy Marcelę, która też się będzie wypowiadać. Martynę i Wojciech. Nie stresujcie się, będzie to. Nie stresuję, proszę Państwa. Powiem prawdę już. Bardzo dobrze. Słuchajcie, ja już jestem w domu. Ostatnio widzieliśmy się w szkole, od tamtego czasu nic nie nagrywałam. Powiem Wam w skrócie, co się działo, ale nie będę za dużo zdradzać, bo wszystko zobaczycie w Dzień Dobry TVN już 17 grudnia. Tak jakbyście mieli pytać, to podaję. 17 grudnia, Dzień Dobry TVN. O której godzinie nie mam pojęcia, ale jak będę miała jakieś informacje, to Wam powiem, bo tego też dnia będę w Warszawie, będę tam u nich na kanapie, będzie program na żywo i oprócz tego opublikują ten materiał, który dzisiaj nagrywaliśmy. Nagrywaliśmy taki dzień ze mną, pokazałam, jak wygląda mój dzień. Wypowiadało się, jak widzieliście, kilka osób. Moi znajomi ze szkoły, będzie też ktoś z rodziny. Także będzie to taki materiał, w którym zobaczycie po prostu, jak wygląda moje życie. Wy to wiecie ze Snapchata, ale tutaj zobaczycie to tak z backstage'u. Jak ktoś to nagrywa, jak to wygląda. Wiecie, na Snapie nagrywam swoją twarz, siebie i głównie to widzicie. A tutaj zobaczycie wszystko wokół, jak nagrywam, jak tworzę, jak przerabiam. To, co się dzisiaj działo, było naprawdę ciekawym bardzo doświadczeniem. Zobaczyłam, jak wygląda tak naprawdę praca w telewizji i strasznie się to różni od tego, co robię na co dzień, od YouTube'a. Na YouTubie tworzę wszystko tak, jak chcę. W telewizji jednak jest taki większy, może nie profesjonalizm, bo ja uważam, że też to, co robię, robię mega profesjonalnie, jak na moje możliwości. Ale chodzi o sam fakt, że tutaj telewizja troszeczkę inaczej działa. Są inne kadry, inne ujęcia, inna liczba osób nad tym pracuje. Także jeśli ktoś na co dzień, tak jak ja, siedzi w YouTubie, to telewizja to jest dla niego takie w ogóle inny świat. Ale powiem szczerze, ekipa była przemiła, bardzo fajnie nam się pracowało, widać, że byli tacy, wiedzieli, o czym robią materiał, także to było spoko, że byli przygotowani, wiedzieli, o czym ze mną rozmawiają, więc to było naprawdę super. Cieszę się, że moi znajomi też mogli wystąpić w tym. Wiem, że się stresowali, ja też się stresowałam troszeczkę, ale myślę, że fajnie im poszło. Cieszę się, że nawet nie wiem, co o mnie powiedzieli, szczerze mówiąc, dowiem się wszystkiego z materiału. Nagranie trwały cały dzień, a wiecie, to będzie w telewizji dosłownie kilka minut. Także zobaczymy, co z tego, co dzisiaj nagraliśmy, pojawi się, a co nie. Byłam też na zakupach, tak jak mówię, kupiłam jedną rzecz, ale stwierdziłam, że Wam nie pokażę, bo właśnie zobaczycie to w tym materiale telewizyjnym. Bo tak to zdradzę dosłownie wszystko, już powiem Wam, zanim to zobaczycie tam. Mega ciekawe doświadczenie. Takie dla mnie troszeczkę wow, że przyjeżdża do mnie telewizja, żeby pokazać moje codzienne życie. Nigdy się czegoś takiego nie spodziewałam. No i muszę Wam powiedzieć, że ten tydzień będzie dosyć zwariowany. Jutro mam bardzo ważny sprawdzian z biologii, na który muszę się zaraz uczyć, jak tylko przerobię filmik. Ja się spodziewałam zupełnie innego miesiąca. Myślałam, że grudzień to będzie miesiąc, kiedy odpocznę zdecydowanie po tych listopadowych, cotygodniowych eventach. A tutaj wręcz przeciwnie. Ja mam bardzo napięty terminarz w tej chwili. No, więc tyle z mojej gadaniny, bo strasznie dużo się nagadałam. No ale ze względu na to, że nie pokazywałam, to chciałabym po prostu Wam w skrócie opowiedzieć. Czas jeszcze na dzisiejsze losowanie. Dzisiaj mamy 7 grudnia. Na samym początku jeszcze chciałam Was przeprosić, bo dzisiejszy filmik nie będzie może za ciekawy. Więcej opowiedziałam niż pokazałam, ale możemy uznać, że był to taki vlog pogadankowy.
Powiedziałam wam o moich odczuciach z dzisiejszej wizyty telewizji, no a jutro postaram się zdecydowanie więcej pokazać. Musicie zrozumieć też to, że cały dzień po prostu z nimi nagrywałam i byłam już potem strasznie zmęczona i mało co robiłam, bo tak naprawdę uczyłam się tylko jeszcze na sprawdzian z biologii. Dobra, bierzemy siódemeczkę i sprawdzamy, co dzisiaj do wygrania. I uwaga, dzisiejsza nagroda to zestaw z Japanii numer 3. Ten zestaw to przepiękne amerykańskie skarpetki, mega fajne, sama takie mam, więc wam bardzo polecam. Super, amerykańską flagę, więc mam nadzieję, że osobie, która wygra, się spodobają. Losujemy zwycięzcę. Nagroda wędruje do Kasi Fidrych z miejscowości Słubice. Także ja dosłownie za chwilę idę spać, także kończę już tego vloga tutaj. Gratuluję ci, Kasiu, i widzimy się już w jutrzejszym filmiku. Pa, pa!